Witam Państwa serdecznie z naszego studia Izba, naszego formatu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Nazywam się Damian Mucha, jestem wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, odpowiadam za rozwój naszej organizacji i mamy dzisiaj przyjemność spotkać się właściwie na takiej rozmowie na żywo o temacie, który jest bardzo popularny ostatnio i chcielibyśmy go trochę odczarować z praktykami. Czyli tak naprawdę tytułem naszej audycji jest cyfryzacja, czyli szansą poprawy na pozycji na rynku. Czyli rynek, konkurencyjność to są te hasła, które nas interesują na co dzień. Goszczę dzisiaj pana Marcina Jurczyńskiego, właściciela firmy Nanotest oraz Macieja Lubinieckiego, prezesa zarządu Venture Navigator. To są nasi członkowie, nowe nasze nabytki izbowe, specjaliści z obszaru produktywności właśnie i cyfryzacji obszarów biznesowych. Stąd pozwoliliśmy sobie ich zaprosić i porozmawiać o tym, czy cyfryzacja jest dla każdego, czy ona istotnie może wpłynąć na sytuację konkurencyjną firm, głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z którymi się interesujemy, które stanowią grono naszych członków. I panowie Marcin i Maciej mieliśmy okazję wielokrotnie dyskutować o tych obszarach. Mam nadzieję, że podzielą się z nami ciekawymi przykładami i takimi receptami, które nie prowadzą nas w ślepy zaułek, tylko pozwolą podejmować dobre decyzje przedsiębiorcom, którzy to ryzyko na co dzień za sobą niosą. Panowie, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Witam. Witam. Panowie, myślę, że na początek długo mogę mówić, powiecie chwileczkę pewnie o sobie, o profilu waszej działalności na sam początek, ale nim zaczniemy już rozmawiać bardzo, bardzo praktycznie, bo chciałbym, żebyśmy sobie ten obraz zbudowali, to chciałbym Was tak zainspirować trochę intelektualnie takim cytatem, który udało nam się znaleźć. Autorem tego cytatu jest naukowiec, specjalista z MIT, więc myślę, że najwyższa półka, dr George Westerman. Ja sobie pozwolę zacytować, żeby oddać treść tego cytatu bardzo dobrze. Pan Westerman bada tak naprawdę transformację cyfrową przedsiębiorstw i powiedział coś takiego. Gdy transformacja cyfrowa jest przeprowadzana dobrze, jest jak gąsienica zmieniająca się w pięknego motyla. Ale gdyby ją przeprowadzić źle, to otrzymujemy tylko szybszą gąsienicę. Więc ja bym chciał, żebyście się na początek do tego odnieśli, czy taki trochę z przyrody porównanie oddaje to, z czym się spotykacie na co dzień u swoich klientów głównie. Czy motyle na końcu, czy raczej zdarzają się, że w założeniach się pojawiają szybkie gąsienice? Ja myślę, że czasy mamy takie, że zaczęliśmy. Proszę, proszę Maciej, proszę. Ja myślę, że czasy mamy na tyle dynamiczne, że ja bym w ogóle nie próbował nie uchwycić tego jako coś takiego, co jest jednorazową zmianą. My żyliśmy w dość stabilnych warunkach przez długi czas i tutaj kilka wydarzeń globalnych spowodowało, że już tego komfortu nie mamy, mieć nie będziemy i to jest oczywiście, zależy z której strony patrzeć, albo zagrożenie, albo szansa i myślę, że trzeba się nastawić na stałą zmianę. Także ten element cyfryzacji, digitalizacji, tego wszystkiego, co się dzieje w obrębie nowych technologii, to jest coś, co po prostu musimy zaakceptować i musimy być świadomi tego, że to będzie tylko przyspieszało, że już jak patrzymy na nowe pokolenia, ostatnio miałem taką okazję przez 20 metrów iść za, nie wiem, 10-latkami, którzy rozmawiali na temat konfiguracji aplikacji i byłem całkowicie zaskoczony. Widziałem, że to jest generacja, która nam odskoczy. Nie? To jest po prostu w przyszłości osoby zarządzające firmami będą musiały mieć specjalistów na pokładzie albo będą musieli outsourcować te usługi, żeby nadążyć po prostu i to będzie, ta zmiana będzie przyspieszała, to nie będzie tak, że ona gdzieś tam raz się zadzieje, przeprowadzimy cyfryzację i już jest ok, tylko że te zmiany będą przyspieszały. No, ja się zgadzam tutaj w pełni z Maćkiem. Ja jestem zwolennikiem szybkich motyli, tak? Czyli i motyl, i to, że coś działa szybciej i lepiej. Ponieważ no tak, żyjemy w takich czasach, że ta zmiana jest nieunikniona i jeżeli sami w sobie nie dostrzegniemy tego continuous improvement, czyli tego, że cały czas musimy coś ulepszać,
żeby nadążyć za zmieniającymi się czasami, no to niestety zostaniemy w tyle, tak? No bo jeżeli nie robimy nic, to tak naprawdę się cofamy i jakby to jest taka maksyma, którą też można przytoczyć, która pada na wielu szkoleniach, ale ona jest jak najbardziej prawdziwa, bo pandemia i inne wydarzenia globalne teraz pokazały, że szybka adaptacja do tych zmian, które nas spotkały, no powoduje, że wyłaniają się nowi liderzy na rynku, tak, w pewnych rozwiązaniach. Przykłady z brakiem dostępności jakichś komponentów. Jeżeli firma miała bardzo, że tak powiem, błyskawiczny dział R&D, byli oni w stanie sobie szybko poradzić z brakiem jakichś komponentów, zastąpić je innymi i dalej produkować i zaspokajać potrzeby rynku, tak? I takie firmy przetrwały, zwiększyły swoje zyski i poszły do przodu, tak? A firmy, które nie były przygotowane na takie problemy, bądź też nie potrafiły szybko zadziałać w stosunku do tych problemów, no niestety zostały w tyle, tak? No, okej, okay, no to czyli konkluzja jest taka, czyli raczej potrzebujemy farmy szybkich motyli, ale przede wszystkim bardzo odpornych na zmieniające się warunki, latających w każdych warunkach, niż i ta szybkość i ta zwinność, tak znaczy to podejście typowo takie agile'owe jest wszechobecne. Ja myślę, żebyśmy już kończąc tą trochę przyrodniczo-lotniczą analogię, musimy trochę wylądować na naszym gruncie. I myślę, że dobrze by było, żebyśmy sobie powiedzieli, bo to, co też często pada w takich skrótach myślowych czy narracji, żeby zróżnicować, oddzielić digitalizację jako taką od procesu transformacji cyfrowej. Tak? Bo to ja już napotkałem wielu naszych klientów, członków, że tak naprawdę dokonują procesów digitalizacyjnych, skądinąd słusznych i mają permanentne wrażenie, że cyfryzują swoją rzeczywistość i jakbyście to mogli krótko zarysować tą, bo to nawet nie sposób, może pytanie nie jest dobrze zadane, żeby to różnicować, bo wiadomo, że digitalizacja jest pewnym procesem ucyfrowienia danych typowo analogowych, ale jakby pokazać to miejsce, taką tą linię, tą demarkację, kiedy digitalizacja już była robiona po coś, a nie tylko po to, żebyśmy mieli dokumenty w chmurze, a nie w segregatorach kurzących się w jednej z sal. To jakby to, ta podstawowa jakby digitalizacja i cyfryzacja, co, kiedy i po co tak naprawdę. To takie pytanie chciałbym przed Wami na początek postawić, a potem myślę, że już pójdziemy dalej. No ja myślę, że mam taki przykład nawet świeży, bo ostatnio w jednej firmie właśnie wdrażamy system ERP do zarządzania produkcją i tam padło takie pytanie, tak? I myślę, że najprostszą odpowiedzią jakby jaka jest różnica między digitalizacją a cyfryzacją, może być to, że cyfryzacja to jest bardziej proces, tak? Czyli przekładamy cały proces na jakąś formę bardziej cyfrową, tak? A digitalizacja to są bardziej, tak jak powiedziałeś Damian, bardziej zmiana nośnika z analogowego na cyfrowy, czyli na przykład zapisywaliśmy jakieś dane produkcyjne, na przykład wynik z danej maszyny, tak? Zapisaliśmy ile dana maszyna wyprodukowała, zapisywaliśmy to na kartce czy na jakiejś tablicy na produkcji, a teraz po prostu będziemy to rejestrować w systemie, tak? I to jest digitalizacja. Jeśli chodzi o cyfryzację, no to wchodzi już tu na przykład wykorzystanie tych danych, tak? Czyli to, że musimy dzięki temu, że przekładamy to na jakieś oprogramowanie, możemy te dane jakoś wykorzystać, możemy wykreślać linię trendu, możemy wysyłać notyfikacje do kierownika produkcji, że dana maszyna nie zrealizowała swojego planu, bądź też, że wystąpiła na niej awaria, tak? Jesteśmy takie rzeczy w stanie ulepszać i przyspieszać, tak? No bo powiedzmy, że dotychczas technik utrzymania ruchu był informowany przez operatora, ponieważ on do niego poszedł, tak? I powiedział, hej, maszyna się zepsuła, a teraz taki technik utrzymania ruchu może dostać powiadomienie na swoim telefonie, że maszyna się popsuła, jego czas reakcji jest znacznie szybszy, znacznie szybciej usuwamy awarię, tak? Więc jakby to taki przykład z życia wzięty. Ja myślę, że dobrze jest zadać sobie i poświęcić naprawdę dużo czasu do tego podstawowego pytania, które dzieci tak lubią, czyli dlaczego i po co. I tutaj możemy, jeśli się na tym naprawdę damy sobie czas, żeby zastanowić się, po co przeprowadzamy digitalizację, i po co przeprowadzamy cyfryzację, i jaki ma być efekt na końcu, i
przez cały ten proces, przez który będziemy przechodzić, żeby ten efekt końcowy nam przyświecał. To jest bardzo widoczne, na przykład mnie to zaskakuje, że mamy tak doskonałą wiedzę odnośnie naszych samochodów, tak? Czyli wiemy, jesteśmy w stanie, czy firma, która robi przegląd, jest w stanie powiedzieć, że 2 lata temu wymienialiśmy taki i taki olej, a w obrębie na przykład naszego zdrowia nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, tak? Że morfologia robiona 2 lata temu i 5 lat temu, tak, jakie były wyniki. I te wyniki pewnie dla osoby, która potrafi je odczytać, byłyby interesujące. Natomiast w służbie zdrowia digitalizacja, która była przeprowadzana, czy jest przeprowadzana, oczywiście te zmiany są wielowątkowe, natomiast głównym założeniem dlaczego było odwzorowanie tego, co jest, było zapisane na kartkach, przerzucenie tego, po prostu zrobienie zdjęć. Natomiast nie ma odniesienia do samych danych, tych danych nie można wykorzystywać, żeby wyciągać z nich wnioski. Czyli to po prostu to było krótkodystansowe działanie, żeby tak naprawdę zlikwidować tony papieru i przerzucić to na rozwiązania cyfrowe. Natomiast szkoda, że tak nie poszliśmy z tym dalej, żeby wykorzystać to, co w innych branżach, w innych obszarach jak najbardziej funkcjonuje. Tak, ja jedną rzecz jeszcze wtrącę, Maciej, do twojej przytoczonej historii a propos ochrony zdrowia. Moja żona jest lekarzem i opowiada mi często, co się dzieje i czasami wręcz jest na odwrót, bo część dokumentów muszą lekarze wypełniać dalej papierowo i przerzucać je do systemu, więc istnieje kopia tego samego w systemie i na kartce, więc to jest tak, coś, no to co jest... należałoby zmienić. Nie? Panowie, no to tu dotykacie tego, myślę, że to może nie jest ostatnia taka moja dygresja i wycieczka z poziomu Unii Europejskiej, bo to są te strategie, ta strategia, która się pojawiła w zeszłym roku, ona zarysowała w roku 2030 taki parametr, że 75% przedsiębiorstw Unii powinno korzystać z rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych. To będzie wielkie wyzwanie dla Polski, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której brak możliwości korzystania z otwartych danych, ujednoliconych, jeśli chodzi o format, to sami wiecie, że to jest jeden z czynników, które też dostrzegliśmy jako największych barier, czyli ujednolicenie i formalna zdolność do analizy danych. Tutaj dotknęliśmy tematu danych medycznych, to jest chyba najwyższy poziom wtajemniczenia i on, rozwiązanie tego problemu systemowo w mojej ocenie, zresztą też jest metodą w literaturze z tym, eksperci mówią, że to będzie jeden z kluczy do rozwiązania kłopotów właśnie usprawniających produktywność systemu służby zdrowia i wykorzystywanie właśnie cyfryzacji jako takiej, a nie tylko elementów digitalizacyjnych, bo w niektórych obszarach oczywiście to już działa, bo nie mamy dostępu tu i teraz do morfologii sprzed 5 lat, ale jeśli robimy sobie dzisiaj badanie krwi rano, to w oczywisty sposób logujemy się po południu i ten wynik sobie możemy w naszym telefonie zobaczyć. Tak samo robi to lekarz. I ja bym chciał przejść do takiego elementu, który już tu dzisiaj padł w waszych wypowiedziach, czyli tak naprawdę procesu ciągłego tej cyfryzacji. I to jest element, który się w mojej ocenie wiąże bezpośrednio z takim, że mamy do czynienia z elementem typowo inwestycyjnym tak naprawdę, bo zmiana jest w mojej ocenie i tak chciałbym takie pytanie postawić, czy waszym zdaniem również ona jest bardziej inwestycyjna niż kosztem, chociaż jest to dosyć pytanie retoryczne, ale ja bym chciał, żeby nim odpowiemy na to pytanie dotyczące znaczenia cyfryzacji, to co w mojej ocenie jest kluczowe, co to już Maciej tego dotknął bardzo prosto, takie po co i dlaczego, a ja bym to nazwał, czy na poziomie szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które jest tak dużo, mamy do czynienia, czy cyfryzacja mieści się albo jest elementem osiągania celów strategicznych dla firmy. I tutaj otwieramy oczywiście, chciałoby się powiedzieć, wrota piekieł związanych z posiadaniem strategii przez sektor MŚP często, ale czy cele strategiczne na końcu właśnie zostaną osiągnięte dzięki tym decyzjom, głównie inwestycyjnym, więc trudnym, obarczonych ryzykiem, które muszą podjąć właściciele zarządzający firmami, czy te cele strategiczne jesteśmy w stanie osiągać? Czy z waszej perspektywy, jak to wynika, czy jest w ogóle, czy ten ślad tej strategii istnieje, czy to jest takie zarządzanie, nie chcę powiedzieć zupełnie ad hoc, ale czy strategia jest elementem, który wpływa na proaktywność waszych klientów w tym zakresie, tak? To jest tak dla mnie i dla naszych chyba widzów też istotne, na ile jesteśmy w stanie być
poukładanie, bo o bałaganie dzisiaj będziemy jeszcze mówić na pewno, który jest istotnym elementem tej gałęzi, ale teraz tak naprawdę, czy strategia jest obecna, czy jest, pozwala być jakimś tam mapą do osiągania celów także poprzez cyfryzację? My to widzimy na przykładzie naszych klientów i tego, co nasi klienci obecni, którzy też obserwują, w jaki sposób reaguje rynek. I my zawsze unikaliśmy tego określenia strategia, bo to jest takie często mylnie interpretowane stwierdzenie. Dlatego firmy zauważyły, że ich czasami konkurencja posiadała strategię i robili dużo wcześniej pewne zmiany w firmach, w modelach biznesowych i tak jak byli przyzwyczajeni do tego, że na przykład, nie wiem, podnoszą o poziom inflacji ceny, tak, to w tym momencie nagle się okazało przy tak dużej inflacji, że co było oczywiste, że no to podnosimy o inflację, skoro inflacja jest tak duża, nagle się okazuje, że w ostatnich 2 latach konkurencja wykonała pewne zmiany i oni już nie podnoszą o to 15% powiedzmy ceny, tylko nagle się okazuje, że podnoszą o 7%, bo usprawnili swoje procesy, bo uzyskali optymalizację kosztową, więc tak naprawdę i tak dzięki temu, co osiągnęli, generują dużo większą zyskowność. Natomiast klient nie odbiera tego w taki sposób, jak konkurencja, która nic nie robi w tym obszarze i która nagle podnosi na przykład no właśnie o cenę, o poziom inflacji, dodatkowo dokłada koszty energii, które wzrosły i nagle się okazuje, że inni wykonali tą pracę domową. Więc to są takie przykłady, że ta strategia w praktycznym wymiarze przekłada się i to widać po prostu w momencie, kiedy konkurencja odjeżdża. No, ja zgadzam się z Maćkiem. Maćkiem, który jest większym ekspertem od strategii ode mnie, bo jego firma bardziej się w tym specjalizuje. Ja nawet w stosunku do MŚP nie nazwałbym tego strategią, ale czasem po prostu brakuje jakiegoś planu. Brakuje planu i takiego, można powiedzieć, kroku wstecz, zanim się podejmie tej cyfryzacji czy digitalizacji. Czyli takiego, można powiedzieć, audytu cyfryzacji, tak? Czyli co, tak naprawdę, co chcemy zrobić i co chcemy osiągnąć. I też ustalić sobie takie cele właśnie tego czego po tej cyfryzacji oczekujemy. I w zasadzie dla MŚP to wystarczy, tak? Czyli nie trzeba budować być może wielkiej strategii, bo jeżeli mamy firmę, która powiedzmy zatrudnia 100 osób, no to wiadomo, że te zasoby są ograniczone, tak? I może warto się skupić na takich trochę mniejszych celach, które dadzą nam większy efekt, tak? Czyli minimum nakładów i maksymalizacja efektów, to jest jasne. Naprawdę to, o czym powiedzieliście, czyli tak naprawdę niekoniecznie strategia przez duże S, tylko taki plan, który pozwoli to ocenić i podjąć decyzję, bo właśnie to jest jedno z takich pytań, które często się pojawia i też takich zjawisk, że często firmy reagują na działania konkurencyjne, ale w mojej ocenie to chyba nie jest dostateczny, to jest oczywiście impuls do działania, stanowienia się, jak jesteśmy daleko, czy nam konkurencja, peleton nie uciekł, ale to nie jest chyba dostateczny argument za tym, żeby wykonywać działania, bo firmy mimo konkurencji bezpośredniej bardzo wewnętrznie, jak wiemy, się różnią. I często to jest z naszego doświadczenia nie do końca droga do osiągnięcia sukcesu, ale o to, co chciałbym was zapytać tak naprawdę, bo pojawiacie się w firmie, żeby tak zarysować taką ścieżkę, dobrze byłoby móc wykonać ten audyt cyfryzacji, o tym też jeszcze dzisiaj myślę, że sobie powiemy jako typowym szerzej o narzędziu. I tak naprawdę pojawiamy się, cele są zdiagnozowane lepiej lub gorzej, jak rozumiem, pomysły, oczekiwania. I tutaj mamy sytuację, w której na potrzeby naszej rozmowy załóżmy sobie, że dochodzimy do pewnego porozumienia w zakresie tego, co chcemy osiągnąć. Właściciele zarządzający są gotowi i teraz naprawdę zaczyna się tak zwana tak pragmatyka, czyli proza życia. Czyli ja bym chciał zapytać o kwestię, na ile problemy takie związane z kulturą, może nawet nowo napisaną kulturą organizacyjną,
i taką stroną mentalnościową, bo jeśli ludzie w coś uwierzą, to wiemy, że są przykłady lepsze, gorsze, ale jeśli chodzi, jeśli mentalnie jesteśmy jakby gotowi i wierzymy w tą zmianę, że ona nam przyniesie efekty, to o to chciałbym zapytać o tą stronę, od strony zespołu, tak naprawdę, na ile jesteśmy gotowi, ludzie jak są w stanie reagować, albo jakie są główne deficyty, albo takie recepty na to, żeby ludzie chcieli wziąć w tym udział, bo znamy przykłady, kiedy opór materii jest bardzo duży, czyli kwestia nowej kultury organizacyjnej, kiedy zespół będzie najlepszym ambasadorem tej ciągłej zmiany, którą wy często wprowadzacie w praktyce. Proszę to bez różnicy. No ja tak uważam, że ciężko jest zmienić kulturę organizacyjną w firmach. I to się tyczy i małych firm, i większych firm. Mamy swoje przyzwyczajenia, mamy jakieś swoje wzorce i według mnie tutaj przykład idzie z góry. Jeżeli realizujemy taki projekt właśnie transformacji cyfrowej dla danej firmy, to kluczem jest to, żeby to zaangażowanie było widoczne na najwyższym szczeblu, tak? Czyli powiedzmy, że zarząd naprawdę jest zaangażowany w tą zmianę, chce tą zmianę przeprowadzić, chce tą zmianę propagować i wtedy może to iść kaskadowo w dół, tak? Bo jakby pracownicy biorą przykład zawsze od tego swojego przełożonego, tak? Jeżeli widzą iskrę w jego oku, że to będzie fajne, że to ułatwi nam pracę, że to da nam jakiś realny efekt, że będziemy mogli pracować na przykład trochę lżej, ale będziemy bardziej wydajniejsi, tak? Więc to jest coś, co działa zawsze na wyobraźnię. I to, co z czym ja się spotkałem podczas takich projektów, to właśnie było to, że jeżeli zarząd podchodził do tego w sposób taki, no mamy tyle i tyle budżetu, zróbmy to, ale nie było widać z ich strony zaangażowane, oni nie żyli tym projektem, nie przekazywali tego szczebel po szczeblu niżej, to takie transformacje bywały ciężkie, wdrożenia oprogramowania do zarządzania produkcją w takich firmach były ciężkie. I ja myślę, że to jest też, i to tak jak nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, tak, że czasami niepotrzebna jest strategia, a plan, to tutaj czasami nie jest potrzebna wielka, szumna kultura organizacyjna, ale po prostu zaangażowanie. I jakby w MŚP wystarczy to zaangażowanie. Jeżeli zaangażowanie będzie pokazane na tym najwyższym szczeblu i będzie przekazywane niżej, to już daje dużo. Czasami to jest też taki, obserwujemy u naszych klientów, którzy albo bardzo szybko wzrośli, albo ten proces był długi i w pewnym momencie firma, no tak zaczęła, ta klęska urodzaju zaczęła doskwierać firmie i nagle się okazuje, że to, co tak naprawdę sobie wyobraża zarząd firmy, właściciele, jak będzie przebiegał ten cały proces cyfryzacji, wdrożenia systemów, to tak naprawdę to jest tak naprawdę czubek góry lodowej i większość problemów nie jest związana stricte właśnie z samą produkcją, z księgowością, tylko te problemy są w organizacji w różnych obszarach, tak? My staramy się patrzeć holistycznie i najczęściej na początku tej współpracy z firmami są tam obszary w zupełnie innych miejscach niż tak naprawdę ten właściciel by się spodziewał, bo tam jest kwestia komunikacji wewnątrz firmie, która jest często mocno zaburzona, tak? I tam są przez lata narastały jakieś konflikty, także tam jest duża praca psychologiczna, komunikacyjna. I ludzie na przykład poszukują, mamy takiego klienta, który cały czas nam mówi, wiecie co, no potrzebujemy narzędzia do komunikacji. My tak naprawdę widzimy, że oni nie potrzebują narzędzia do komunikacji, bo jakiekolwiek narzędzie by wdrożyli za miliony złotych, to oni to narzędzie zajadą w ciągu tygodnia, tak? Bo naprawdę to, co jest potrzebne, to jest potrzebne ułożenie struktury organizacyjnej, która nie do końca funkcjonowała, dodatkowo kwestia samej komunikacji między pracownikami i dopiero na tym podłożu jesteśmy w stanie wdrażać narzędzia. Bez tego jakiekolwiek narzędzie po prostu nie przyniesie efektu. No to jest taka praca u podstaw trochę często i tego w MŚP często brakuje, tak? Że jesteśmy gdzieś na jakimś etapie, mamy milionowe obroty, ale jakby
przeskoczyliśmy parę kroków w układaniu swoich procesów, swoich struktur i czasami trzeba zrobić ten krok wstecz, żeby to naprawić, żeby móc iść dalej do przodu, nie? I tego często w firmach brakuje. Tak, no tutaj podajecie taki przykład, że jak już organizacja jest na pewnym poziomie rozwoju, to wykonanie każdego kroku do przodu, czyli poprawienie tego swojego wyniku, to trochę jak z bieganiem, że potem im dalej własnym jest coraz trudniej poprawiać swoje wyniki, to tutaj mamy sytuację, kiedy organizacja na początku wykonuje ogromny progres, a potem każdy poziom wyżej jest już coraz trudniejszy i do tego to się sprowadza, ale ja raczej na coś innego chciałem zwrócić Waszą uwagę, bo to padło w Waszych wypowiedziach, czyli jakby sektor MŚP i to jest ciekawa dla nas konstatacja, unikanie dużych słów, czy dużych strategia, czy jakichś dużych takich jakby figur, konstrukcji takich, które są, mają taki charakter trochę nowomowy. Wy prezentujecie taki, na mój użytek, ja używam takiego określenia, typowy konsulting, taki inżynierski. On ma charakter bardzo praktyczny, jak rozumiem, i jakby schodzicie na taki poziom zupełnej codzienności i prostych przykładów bez używania dużych słów, bo to, jak rozumiem z waszych wypowiedzi, często potrafi ludzi zrazić i to nie wpływa na tą zmianę w zakresie tej kultury organizacyjnej. To jeszcze tylko jedna taka konkluzja, która się wydaje być ciekawa, czyli ten przykład idzie z góry, czyli korzystanie i bycie ambasadorem, korzystanie z tych elementów, wykorzystywanie na co dzień tych elementów cyfryzacyjnych przez zarządzających, to jest chyba coś, co byłoby jednym z tych metod, bo tak naprawdę pytanie jest o metody oswajania i metody zaangażowania pracowników w ten proces, żeby byli na niego otwarci i rozumiem, że te elementy często miękkie, takich soft skill dotyczących komunikacji, budowy zaufania, delegowania zadań i też takiego komunikowania na co dzień, nawet najzwyklejszego, bo rozumiem, że tam dostrzegacie największe rezerwy, których likwidacja powoduje, że wdrożenia procesów transformacyjnych, cyfryzacyjnych są łatwiejsze. To możemy tak to, możecie się zgodzić z tak postawionym problemem? Tak, ja myślę, że tutaj to jest rzeczywiście to jest trafione w punkt. Ja bym to jeszcze uzupełnił o to, że wiadomo, że Marcin i ja, my mamy do czynienia z wieloma klientami, także widzimy te firmy od środka i mamy porównanie różnych branż, różnych wielkości firm i tak naprawdę ten klient, który przeprowadza, dla niego jest to duża rewolucja, która się właśnie dzieje, nagle się okazuje, że jeśli my pokazujemy na case study innych klientów, jak to przebiegało, jak to wyglądało, jakie oni mieli problemy, nagle się okazuje, że on rozpoznaje w tych problemach swoje problemy i ci pracownicy jego tak samo rozpoznają, mówią, no dokładnie u nas też jest tak samo, nie byliśmy w stanie powiedzieć, ile zarabiamy na tym produkcie. No dokładnie nie byliśmy w stanie policzyć, nigdy nie liczyliśmy efektywności naszej produkcji, tak? I nagle się okazuje, że te problemy są problemami takimi też oczywistymi i z czymś takim, z czym inne firmy miały problemy i pokazujemy, w jaki sposób te problemy zostały rozwiązane. To też po prostu wymaga czasu i trzeba, bardzo dużo nam zajmuje na początku pokazanie, że to nie jest takie hura, czyli wdrażamy, nie wiem, system w listopadzie czy we wrześniu i już od stycznia wszystko zaczyna hulać, mówiąc kolokwialnie, tylko tak naprawdę jest to proces, który trwa, ale firma musi rosnąć wraz z tym procesem, musi się dostrajać do tego, musi odkrywać nowe rzeczy, bo wrzucenie na głęboką wodę powoduje, że po prostu firma by utonęła. Okej, ja chciałbym kontynuować tą myśl, bo w tym zakresie, bo te pytania ciągle nad nami, wokół nich się chodzić, co nas jakby determinuje do tej zmiany, co pozwala uwierzyć, co pozwala wziąć udział, to wziąć to ryzyko, rozpocząć ten proces cyfryzacji. I o tym już dzisiaj krótko mówiliśmy na naszej audycji. Ja bym chciał, żebyście troszkę przybliżyli jakby zalety takiego podejścia do tego, po co to robimy, czyli tego audytu cyfryzacji. Ja myślę, że to jest kluczowe. Co jest przedmiotem tego audytu, jak robicie to zdjęcie tak naprawdę tej sytuacji i jak wynik jest, na ile wynik jest pomocny, co może być, co, jak może być, na ile ta odpowiedź dla przedsiębiorcy jest, jaki ma ciężar gatunkowy dla podejmowanych przez niego później decyzji.
czyli audyt cyfryzacji, tak naprawdę, żeby w sposób oczywiście taki, żebyśmy mogli to sobie zobrazować, co on nam w stanie jest zmierzyć. No audyt, według mnie audyt cyfryzacji, tutaj powiem z naszego doświadczenia, bo my już takie audyty przeprowadzamy w firmach od kilku dobrych lat, więc mamy szerokie spektrum i tak jak Maciej powiedział, no, spotykamy się z różnymi klientami, u różnych klientów różne rozwiązania działają, więc możemy bardzo szybko jeden do jednego coś porównać. I ja myślę, że tu kluczowym podczas takiego audytu jest poznanie odpowiedzi na pytanie, co chcemy osiągnąć, ale nie w takim sensie, że pytamy prezesa, właściciela firmy, zarząd, czemu on chce to oprogramowanie wdrożyć na przykład do zarządzania firmą, tylko tak naprawdę jakie problemy jesteśmy w stanie dzięki temu rozwiązać. I identyfikacja, czyli zrobienie kroku wstecz, identyfikacja tych problemów jest najistotniejszym krokiem, bo tak naprawdę bazując na opiniach, a nie na faktach, czyli powiedzmy zarząd ma jakąś opinię, nie działa u nas to, to i to, ale nie pomierzył tego, nie ma faktycznych danych, że to jest problemem, no możemy się wkopać na grubą minę, przeprowadzić taką cyfryzację i się okazuje, że ona tak naprawdę nic nie daje. Tutaj przed audycją wspomniałeś o tak zwanej pułapce kalki, tak? Czyli mamy pewne procesy i tak naprawdę dodajemy narzędzie, które dalej realizuje te same procesy, ale nie rozwiązuje nam żadnych problemów, tak? Więc jakby ten audyt cyfryzacji jest według mnie najistotniejszym krokiem we wdrażaniu jakichkolwiek rozwiązań, bo tam jesteśmy w stanie zdeterminować faktyczne problemy. I jakby też takim narzędziem, które my wykorzystujemy w swojej pracy, to jest taki wywiad u tych pracowników najniższego szczebla, u tych pracowników, którzy będą faktycznie korzystać z tego rozwiązania, które wdrażamy. Czyli często operator produkcji, który wykonuje jakąś swoją pracę, ma tak naprawdę najwięcej pomysłów i jest w stanie przedstawić najwięcej problemów, które chciałby, żeby zostały rozwiązane. I często brakuje takiego, Maciej wspomniał o komunikacji, często brakuje tej właśnie komunikacji, że taki pracownik najniższego szczebla jest w stanie gdzieś te swoje problemy wyartykułować i przekazać wyżej. I właśnie to powoduje, że często zarząd firmy bazuje na opiniach, a nie na faktach, bo fakty są u operatora, powiedzmy, a opinie są w zarządzie. I ten audyt cyfryzacji tak naprawdę pozwala zidentyfikować faktyczne potrzeby, tak? Czyli to, co jest, co faktycznie zwiększy naszą produktywność i usprawni działania naszej firmy, a nie tylko tak naprawdę przełoży procesy, powiedzmy, realizowane na kartkach do jakiegoś programu i teraz będziemy trzymać całą dokumentację w chmurze, a nie w segregatorze, tak? Bo nie o to w tym chodzi i myślę, że takie uświadomienie przedsiębiorców i takie szczera rozmowa z zarządem, że czasami powiedzenie im wprost, że oni nie wiedzą, czego nie wiedzą. To jest takie wyzwanie, które myślę, że i Maciej, i ja, no możemy powiedzieć, że z doświadczenia jest największym wyzwaniem przy przeprowadzeniu takiej transformacji. Ja myślę, że tak samo, że tutaj firma Marcina czy Venture Navigator, że to jest bardzo dobry czas dla specjalistów, którzy z jednej strony mają wiedzę, ale z drugiej strony mają też doświadczenie i tak jak tą wiedzę jeszcze można skalować, tak tego, z tym doświadczeniem jest trochę trudniej ze skalowaniem jego i na pewno przy wdrażaniu takich rozwiązań, bo mamy z jednej strony często firmę, która chce takiego rozwiązania, z drugiej strony mamy często firmę software'ową, która te rozwiązania oferuje. I oczywiście najpierw się pojawiają handlowcy, którzy coś opowiadają, firma jest zainteresowana, mówi świetnie, no to super, będziemy mieli na klik, będziemy wiedzieli, znali rentowność, efektywność i tak dalej, i tak dalej. I później pojawiają się wdrożeniowcy, którzy mają miliony godzin przepracowanych przy wdrożeniach, którzy zadają proste pytania według schematu, tak? I moim ulubionym zawsze pytaniem jest, no dobrze, to prześlijcie nam plan kont. I w tym momencie firma, która nie ma tej świadomości, przesyła stary plan kont, który często jest po prostu kiepski i po prostu kiedyś, dawno temu on powstał i w ogóle nie odpowiada potrzebom i bez zmiany tego planu kont nigdy nie uzyskamy tego, czego chcemy, czyli na przykład nie stworzymy kontrolingu.
i nagle firma jest zamrożona co najmniej na rok ze starym planem kont, który ma się nijak do rzeczywistości, który nie umożliwia analizy finansowej, który nie umożliwia planowania płynności finansowej. Więc tak naprawdę skorzystanie z usług, nazwijmy to takiego tłumacza biznesowego często, bo taka czasami jest nasza funkcja, żeby podpowiedzieć, bo tak naprawdę firma no, straci bardzo dużo czasu na to, żeby później odkręcać to, co w trakcie wdrożenia, mimo że jedna i druga strona miała dobre intencje, to kończy się to stosunkowo kiepsko i uzyskuje się ten sam efekt, który był na początku. Nie? I później jest zawsze takie stwierdzenie, no gdybyśmy jednak zły system wybraliśmy. Gdyby to był inny system, to byłoby fajnie. I nagle się okazuje, że to są przepalone setki tysięcy. Już nie mówię o samym koszcie oprogramowania, ale tych przestojach czy szkoleniach pracowników i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że jesteśmy w punkcie wyjścia. I okay. Jedna i druga strona ma do siebie pretensje. Rozumiem, czyli tak naprawdę dobór narzędzi i to prowadzi do takiego pytania, które od początku właściwie chciałem wam zadać, czyli czy to jest, czy nie mamy nie do czynienia z sytuacją, że tak naprawdę w dzisiejszych naszych polskich warunkach, że być może cyfryzacja w takim rozumieniu tradycyjnym i pełnym może nie jest dla każdego tu i teraz i w ogóle nie jest rozwiązaniem, czyli to co Marcin cię już kilkakrotnie powiedział, może trzeba się jeszcze ileś kroków cofnąć w widzeniu swojej firmy, żeby móc spojrzeć dalej, złapać ten horyzont jutra, zobaczyć, co będzie za kilka lat, ale czy wy się zgodzicie z sytuacją, w której ewidentnie nie dla każdego cyfryzacja jest jakimkolwiek rozwiązaniem problemów, które często są i nienazwane, albo w ogóle niezdefiniowane zupełnie przez zarządzających, no bo jednak na końcu to ich rolą jest rozwijać biznes. Jak to widzicie ze swojej perspektywy, no i klientów potencjalnych albo niedoszłych klientów tak naprawdę? No, ja mogę powiedzieć nawet świeży przykład z jednej firmy, gdzie robiliśmy tak zwane obrazy dnia, tak? Czyli mierzyliśmy efektywność pracy operatorów i badaliśmy, na jakie czynności poświęcają najwięcej czasu w ciągu dnia. To była jakby właśnie taka część audytu cyfryzacji, bo część tych procesów właśnie chcieliśmy cyfryzować. I co się okazało? Że tak naprawdę po takiej analizie stwierdziliśmy, że wdrażanie jakiegokolwiek systemu nie ma sensu, bo można tyle rzeczy usprawnić, które są związane tak naprawdę z samym, powiedzmy, transportem materiałów na produkcji, tak? Wystarczyło, że operatorzy produkcji zamiast nosić sobie materiał, mieliby go na wózkach i wyliczyliśmy, że jesteśmy w stanie produkować o 20% więcej produktów na zmianę. No to 20% produktów na zmianę to jest kolosalna różnica, a my dodajemy kółka tylko do stojaków, które i tak są na produkcji, tak? Więc jakby nie ma sensu czasami kupować programu za 100 tysięcy, który ma nam imitować albo symulować to, że jesteśmy lepsi, a czasami trzeba wrócić naprawdę na sam początek i skupić się na tych podstawowych procesach, czynnościach, które robimy, które realizujemy, bo powiedzmy, że przedsiębiorstwo jest rentowne i ono na siebie zarabia, więc ma budżet, żeby skorzystać z konsultacji takich firm jak Nanotest czy jak Venture, tak? I okazuje się, że przychodzi taka firma i mówi, no słuchajcie, dodacie tutaj kółka, będzie o 20% lepiej, nie musicie wdrażać oprogramowania, tak? I nagle jest szok, no ale jak to my chcieliśmy oprogramowanie? No tak, ale wy go nie potrzebujecie, skupmy się na podstawach, a potem jeżeli urośniecie i będziecie na wyższym poziomie, to dopiero wróćmy do elementów cyfryzacji, tak? I jakby dlatego ja cały czas mówię o tym kroku wstecz, bo naprawdę dla MŚP czasami to jest istotniejsze niż jakakolwiek cyfryzacja ich procesów. Czasami jest też taki krok pośredni, to szczególnie w obrębie finansów, w obrębie kontrolingu to jest widoczne, kiedy jest ten takie przejście od danych, które, no umówmy się, że praktycznie ich nie ma, bo one się tam zawsze pojawiają się dane w obrębie księgowości, rachunek zysków i strat, bilans i nazwijmy to jakieś dane z produkcji, ale tak naprawdę
usystematyzowanie tego w początkowej fazie chociażby na Excelu, tak, i wytworzenie pewnych mechanizmów, żeby pewna mechanika tych działań zaczęła w firmie funkcjonować, żeby pewne procesy zaczęły funkcjonować na razie bez, żeby firma zaczęła sobie zadawać też pewne pytania i taki okres przejściowy powoduje, że w momencie, kiedy firma siada do stołu z firmą, która ma wdrażać oprogramowanie, oni już są partnerem dla nich, żeby mogli przeprowadzić taką i widzą dokładnie, jaką strukturę danych potrzebują, widzą, jaki chcą uzyskać efekt, w jaki sposób uzyskują to, co teraz mają i gdzie są niedoskonałości, co chcieliby zautomatyzować i wtedy to jest dużo, dużo łatwiej się tej firmie rozmawia z dostawcą. Więc myślę, że większość firm i tak nie uniknie tego procesu cyfryzacji, albo będzie się wzbraniać przed nim i w perspektywie kilku lat ten pociąg naprawdę odjedzie. Natomiast no, są takie dwie drogi, albo droga skok na główkę, który czasami te firmy już są, my na początku myśleliśmy, że to będzie rzeczywiście domena małych i średnich przedsiębiorstw, te tematy, o których rozmawiamy, ale wierzcie mi, że spotkaliśmy wśród naprawdę dużych klientów firmy, które miały problemy z tymi wszystkimi aspektami, o których my mówimy, tak? Więc tutaj to już są naprawdę duże organizacje, które gdzieś przespały ten moment i dla nich tak naprawdę to już się zaczyna, już przekraczają tą czerwoną linię i oni muszą wykonać ten ruch. On jest bardzo trudny, bardzo bolesny i o tym uprzedzamy też przed rozpoczęciem prac, że to nie będzie przebiegało tak miło i przyjemnie, bo po prostu te prace trzeba było wykonać jakieś 2, 3, 5 lat temu. Tutaj, żeby trochę lapidarna konstatacja, bez specjalnego lokowania produktu, ale w trzeciej dekadzie XXI wieku cały czas Excel jeszcze mocno niedoceniony, jak rozumiem, przez przedsiębiorców, co jest ciekawym zjawiskiem, ale myślę, że jestem w stanie to potwierdzić. Ja myślę, że panowie też rozmawialiśmy o tym, że istotne jest to, żeby badać pewne rzeczy na początku, mówicie o tym takim zdjęciu, ale też ta analiza ex post po zakończeniu tego procesu, wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie zamknąć ten proces i móc go też ocenić, bo jest wskaźnikowany i widzimy, w którym jest miejscu. Ale chciałbym, już zbliżając się trochę do końca naszej rozmowy, zapytać o takie efekty makro, czyli to, że kultura organizacyjna, że się jakby wewnętrznie się usprawniamy i osiągamy pewne efekty czasami tańszymi metodami, to nas napotkałem i chciałbym zweryfikować z waszym doświadczeniem w obecnej konkretnej sytuacji. Mamy czerwiec 2022, konkretną sytuację i geopolityczną, i ekonomiczną w Unii, w Polsce. Czy napotkaliście już efekty, albo one się znajdują gdzieś na waszych radarach, czyli skrócenie łańcuchu dostaw, czyli czy procesy cyfryzacyjne mogą istotnie wpłynąć na to, że firma jest w stanie generować krótsze serie produktów albo bardziej zindywidualizowaną produkcję, co się bardzo pojawiło w branży automotive, z tego co wiem, i też takie paraenergetyczne przykłady miałem z nimi do czynienia. Czy gdzieś dostrzegacie coś takiego, że cyfryzacja jest pewnym takim narzędziem do przejścia do nowego rodzaju gospodarki? To takie trochę znowu holistyczne i otwarte pytanie, ale ja chciałbym te rzeczy, które miałem okazję, z którymi się zetknąć, zderzyć z waszym doświadczeniem, czyli krótsze procesy inwestycji, znowu takie agile'owe podejście do dzięki tym produktywnym narzędziom, które stosujecie. No, ja mogę znowu posłużyć się przykładem od jednego z naszych klientów. Ostatnio, rok temu, tak, wdrożyliśmy proste oprogramowanie napisane przez naszych programistów, tak naprawdę zwykły skrypt dodający funkcjonalność do istniejącego oprogramowania ERP u klienta, który odpytywał wszystkich najbardziej popularnych brokerów dostarczających komponenty elektroniczne, co godzinę aktualizował ceny, odpytywał właśnie te wszystkie strony i wszystkich brokerów i alarmował zakupowca, tak, osobę zajmującą się zakupami w danej firmie, kiedy dany komponent jest najtańszy, kiedy go może kupić w najkorzystniejszej cenie, z jakim lead time'em, czyli z jakim czasem dostawy, tak? I taka prosta rzecz, na którą powiedzmy poświęciliśmy kilka tygodni, żeby ją wdrożyć, już skróciła raz czasy dostaw dla komponentów dla danego klienta,
poprawiła jego rentowność, bo był w stanie kupować w najlepszych momentach, kiedy tylko te komponenty się pojawiały, tak? Więc tutaj właśnie przykład dynamicznego reagowania na zmiany i to była prosta cyfryzacja przeprowadzona, która mocno usprawniła cały proces zakupowy, który wynikał właśnie z tej aktualnej sytuacji geopolitycznej, więc jak najbardziej takie procesy mogą to znacznie usprawniać, tak? No tutaj te wszystkie sytuacje kryzysowe, one bardzo mocno przyspieszyły i tutaj to też odczuwamy po przyroście zapytań, po wzroście ilości klientów u nas, bo chociażby to, do czego przyzwyczailiśmy się przez lata, że gdzieś tam spływają sobie dokumenty do księgowości, księgowość do 20 rozlicza CIT, później rozlicza VAT 25, no i tak pomału, jak kończy się maj, to w okolicach 25 zarząd dostaje wyniki, raporty i tak dalej, i tak dalej. No i teraz w przypadku inflacji, w przypadku cen energii, w przypadku cen transportu, taki skok miesięczny, tak, czy tak naprawdę prawie półtora miesięczny, powoduje, że te dane, które interpretuje zarząd, już są dawno nieaktualne. Że tak naprawdę trzeba przyspieszyć procesy, trzeba wyciągać i mamy skończony miesiąc, drugi, trzeci dzień następnego miesiąca, już domagamy się tego, żeby faktury jak najszybciej spłynęły, żeby dobrze jeszcze może ten wynik będzie się zmieniał, ale już jesteśmy w stanie wskazać, co się zmieniło, gdzie możemy reagować i tak naprawdę reagujemy o miesiąc wcześniej, a nie później już post factum. Okej. Szanowni Państwo, czas naszego spotkania dobiega końca naszej audycji. Ja bym chciał Wam serdecznie podziękować, bo moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać i te przykłady prezentować Państwu, jak cyfryzacja w bardzo nawet prostej konstrukcji, ale poprzedzona przede wszystkim audytem cyfryzacji i poprzedzona analizą wejścia i zdjęciem prawdziwych problemów w firmie, jest w stanie nam pomóc i poprawić naszą pozycję na rynku, czy też zredukować te rezerwy, które mamy w organizacji, a odpowiedzieć na podstawowe wyzwania. I w ramach naszego formatu Studia Izba jeszcze raz chciałbym podziękować Maciejowi Lubińskiemu, prezesowi zarządu Venture Navigator oraz Dziękuję Marcinowi bardzo. Ruczyńskiemu, właścicielowi Nanotes, naszym aktywnym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym naszym odcinku naszego Studia Izba. Życzę wszystkim zdrowia i powodzenia na rynku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy.